Wjechałem w jakąś dzielnicę domków jednorodzinnych. Zaplątałem się trochę w tych uliczkach. Nie wiem, czy tutaj mogę w ogóle ciężarówką jechać. Jeżdżę gdzieś, plątam się, nie mogę znaleźć tego adresu. O ja pierniczę. Gliny mnie złapały. Jest tak, że jak policja zatrzymuje, to muszę gdzieś zjechać w bezpieczne miejsce. Kurde, to nie tutaj. Tu nawet nie mogę zjechać, sorry, kurde, zaraz się na mnie wścieknie, no muszę... Cudownie. Cudownie. Dobra, staję tu na parkingu. Dobra. Trzymajcie za mnie kciuki. Cześć, Sławek! Jak tam droga? No droga była fajna, bardzo fajnie. Bez przygód? Bez przygód, bez niczego. No czy przygody były, cały czas były, ale wszystko bardzo fajnie poszło. Zatrzymywania przez jakąś policję naszą czy kanadyjską? Miałem, w Kanadzie miałem, dostałem jeden mandat za to, że wjechałem na most, a nie mogłem tą ciężarówką, no i dzisiaj. Ale dzisiaj to jest przyjazne zatrzymanie. Dzisiaj przyjazne. To co, jedziemy? Gdzie, na posterunek? Nie, oglądać miasto. To jedziemy. Zrobiłem to tak, na żarty. Byłem tutaj umówiony ze Sławkiem, a Sławek jest naprawdę bardzo ciekawą osobą. On jest tutaj szefem Wydziału Zabójstw, dokładnie w tym mieście, czyli w Anchorage. I chyba nie ma lepszej osoby, która mi pokaże to miasto. Mieszka już tutaj 33 lata, także myślę, że będzie wesoło. I ciekawie... Dobra, Sławek, co tutaj jest ciekawego w tym Anchorage? Zaczniemy od centrum miasta, od downtown. Centrum zostało zniszczone w trzęsieniu ziemi w 1964 roku. I to zostało tak zniszczone, że niektóre ulice spadły aż o 10 metrów w porównaniu z innymi ulicami. Także... kurde. Jak przyjechałeś, jakie pierwsze wrażenie? No zupełnie jakby taki kulturalny szok. Trochę inaczej sobie to może wyobrażałem, ale też byłem zachwycony. Ja jestem z dużego miasta, z Łodzi i zawsze ciągnęło mnie gdzieś do natury, do lasu, do morza i tutaj tego jest pod dostatkiem. Jak to wygląda? Jak jest zima, to jest tutaj naprawdę cały czas ciemno? Nie. Jest tak, powiedzmy, w najkrótsze dni. Listopad, grudzień, styczeń, to jest tak, powiedzmy, od 10 do 4 jest dzień. A powiedzmy, jak twoja praca wygląda? To znaczy, pierwsze 7 lat spędziłem jeżdżąc w patrolu. Po 7 latach przeszedłem do biura detektywów i 15 lat temu zostałem sierżantem. A od 14 lat już jestem szefem działu zabójstw. Mam 7 detektywów. Ja oprócz tego grupę techników, tak zwany Crime Scene Team, w którym jest 118 osób. Tutaj jest dużo zabójstw? W czasie mojej pierwszej dekady w tym dziale zabójstw to mieliśmy około tak 18 zabójstw rocznie. To była przeciętna przez 10 lat. Natomiast przez ostatnie 3 lata wzrosło. To najpierw mieliśmy 28. Potem mieliśmy 38 i w zeszłym roku też 38. Nasza przeciętna była mniej więcej taka jak przeciętna w całych Stanach, natomiast przez ostatnie 2 lata to było nawet 2 razy więcej niż przeciętna. Z tym, że też może tak sprostuję, że większość ofiar zabójstw to są ludzie dużego ryzyka. Większość zabójstw jest spowodowana albo przez narkotyki, albo przez alkohol, no i przez przemoc w rodzinie. Takim ludziom jak ty czy ja to... To nic nie grozi. To nic nie grozi.
zobaczyłem kolegów, także... Z patrolu? Tak, zacząłem nasłuchiwać radia, także przez moment trochę straciłem jak gdyby... O, zboczenie zawodowe. Tak, tak, już tam zacząłem uszy nastawiać, co się dzieje. Nawet nie słuchałem to, co się dzieje, co no było, co się działo. Ktoś tam w stanie nietrzeźwym się dosyć głośno zachowywał, ktoś wezwał policję, także pojechali zobaczyć, co się dzieje. Ale to ty znasz tutaj wszystkich policjantów? Jak... Tak, jak ja byłem w patrolu, to... Poznawałem każdego po głosie przez radio. Stuck in this dream, reoccurring. Widziałem na mapie, że są takie małe miejscowości, do których nie dochodzi żadna droga i tam czasem widziałem, że mieszka 20-30 osób. I jak to tam jest? Czy to jest takie sielankowe życie w tych miejscowościach, jak wiesz, no, film na przykład, ten serial Przystanek Alaska, że tak pięknie, tak... Cudownie. Jak to wygląda? Nie jest tak sielankowo. W wielu z tych miasteczek jest duży problem z alkoholizmem. W większości Alaski jest prohibicja, czego ludzie może nie wiedzą. Jest prohibicja? Jest prohibicja w większości miasteczek Alaski. Są trzy rodzaje miasteczek, tak zwane mokre, czyli tam można alkohol sprzedawać i posiadać. Są wilgotne, można alkohol posiadać, natomiast nie wolno sprzedawać, czyli można alkohol skąd przywieźć. I są tak zwane suche, gdzie ani nie wolno posiadać, ani sprzedawać. W ogóle przez cały rok? Przez cały rok. Także jest, powiedzmy, jednym z problemów jest też przemyt. A czym to jest uwarunkowane? Tym właśnie, że ludzie dużo piją alkoholu w tym miejscu? Tak, i ludzie sami głosują, czy pozwolić sprzedawać alkohol, czy nie. Alkohol powoduje dużo problemów, także większość tych małych miasteczek zdecydowała, żeby alkoholu nie było w ogóle. Zaludnienie na Alasce jest takie, że powiedzmy, gdyby takie zaludnienie było na Manhattanie, to by na Manhattanie tylko 17 osób mieszkało. Czyli taka jest gęstość zaludnienia. I są parki narodowe, które są większe niż niektóre kraje europejskie. Mamy 29 czynnych wulkanów, 700 tysięcy ludzi, a 3 miliony jezior. Także na każdego po parę jezior wypada, przynajmniej po 4. Wiesz, co mi się podoba tutaj? Niebo jest inne. I ten niby zachód słońca. Taki niedokończony zachód słońca. Widać miasto. A tam widać wieżowce, nie? Downtown. Tak. To tam, gdzie byliśmy. To jest tak, 33 lata tutaj mieszkasz. Jakby ktoś to je zaproponował, żeby się przeprowadzić na przykład do Phoenix. Ja Phoenix uwielbiam, ale Alaskę też uwielbiam i Alaska była dla nas bardzo dobra i szczęśliwa przez te 33 lata. Także nigdzie się nie wyprowadzamy, mieszkamy tutaj. Lubimy podróżować i chętnie cię w Phoenix odwiedzę. No jasne. Ale pozostaniemy na Alasce. Także mówisz Alaska. Alaska. Ja niestety na Alasce nie zostanę, Sławek, no ale dzisiaj z miłą chęcią sobie popatrzę z tobą na to piękne miasto.